Siema, siema, Tajtori! W dzisiejszym odcineczku porozmawiamy sobie o tajemnicach Brawl Talka i rzeczach, o których twórcy w nim nie mówili. Więc myślę, że będzie bardzo ciekawie. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca, żeby nic nie przegapić, bo mam wiele kozackich informacji. Najpierw jednak, jak możecie, to zróbmy tak, że jedna łapka w górę to jedna sekunda szybciej do wakacji. Więc kto już chce wakacje, to zostawia lajkacza. Oczywiście żartuję, ale byłbym wdzięczny. Kto jest nowy, koniecznie zostawia też subika na moim kanale, żeby być na bieżąco. Będzie mi wtedy mega miło, jak to zrobicie, bo zbliżamy się już do 125 tysięcy subskrypcji. I każdy z was może dołożyć tutaj taką jedną cegiełkę i razem właśnie możemy wbić ten cel. A jak chcecie, żebym przybył wam serducho, to w komentarzu napiszcie, jaki tryb w Brawl Stars lubicie najbardziej. Na przykład ja najbardziej lubię Brawl Balla. I jeszcze jak wbijecie na mojego Instagrama i mnie tam zaobserwujecie, to polubię wam jakąś fotkę z waszego profilu, więc myślę, że spoczko opcja. Link do mojego Instagrama macie w opisie. A ja nie będę już przedłużał tego wstępu, no i startujemy! A więc dobra, na początek zacznijmy od tego, że wiele osób mówi, iż w Brawl Talku przypadkowo zaprezentowano drugie gadżety do Spike'a i Rico, a wcale o nich nie opowiadano. Ciekawe, czy wejdą do gry już w tym update'cie, czy jeszcze trzeba będzie poczekać. Co ciekawe, głośno jest też o tym, że kilku zadymiarzy może dostać jakieś nowe, zmienione animacje. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejna ciekawa rzecz jest to, że w nowym trybie Power League nie trzeba będzie właśnie mieć wymaksowanej postaci, tak jak było to w Power Playu, żeby móc nią grać. Jak widzimy tutaj, Jackie na Brawl Talku była na 9 mocy, a normalnie ją grano. Co więcej, mając słabą rangę, będziemy mogli natrafiać w gierkach na osoby, które tej rangi jeszcze nie mają w ogóle, co też zostało tutaj pokazane na obrazku z Brawl Talka. Oj, na pewno Power League ostro nawiesza i spodoba się graczom. Wszystko jest mega fajnie wymyślone i bardzo kojarzy mi się z jakąś e-sportową ligą, bo tutaj przed gierką można nawet banować postacie, więc naprawdę nice. Jak już o nim tak mowa, no to skupmy się na rangach, a najbardziej na nagrodach za nie, bo oprócz star pointsów za poszczególne wbicie rangi dostawać będziemy też specjalne awatary. Oto dwa z nich, które już poznaliśmy na Brawl Talku. No myślę, że takim złotym awatarkiem to chyba nikt by nie pogardził, co nie? Teraz przyjrzyjmy się trochę, jak dokładnie wygląda strzał nowego skina. Właśnie tego do Penny. Patrzcie, wystrzeliwuje on taką toksyczną czachę, która trochę przypomina logo Showdowna. Co więcej, jest taki pył, który z niej wypada, no i mega przypomina mi on właśnie strefę, czy tam burzę, która jest na Showdownie. Ciekawe, czy ma to jakieś nawiązanie do tego trybu? Na pewno bardzo go przypomina. Teraz trochę o wyzwaniu o skina PSG. Nagram jeszcze o nim osobny odcineczek, jak będzie już bliżej do niego. No wtedy powiem wam, jak mieć większe szanse na wygranie w tym właśnie wyzwaniu i tym podobne. Lecz teraz warto wspomnieć o tym, że w tym nowym wyzwaniu będzie trzeba zrobić tylko 9 winków, a można będzie przegrać aż 4 razy. Więc jakby nie patrzeć, jest to mega mały wynik i wydaje się łatwy do zrobienia. Bo przykładowo, ostatnio w Brawl Stars Championship mieliśmy 12 winów, a przegrać wolno było tylko 3 razy. Więc no wydaje mi się to dużo łatwiejsze. Tym bardziej, że wszystkie gierki będą jeszcze na Brawl Ballu, więc naprawdę jest to do zrobienia. Siódma rzecz, którą chcę wam pokazać i tym razem też dotyczy Power League, ale skupmy się na wyszukiwaniu mapek. Jak widzicie, są one losowane i animacja jest praktycznie taka sama jak otwieranie skrzydek w CS-ie. Ciekawe, czy twórcy się na tym wzorowali ją tworząc. Wygląda to fajnie i cieszę się, że zdecydowali się na taki oto właśnie ruch. Przejdźmy do Bibi. Twórcy powiedzieli, że Bibi otrzyma przebranie Bibiland, animowane odznaki i nie tylko. Powtarzam, i nie tylko. Ciekawe, co mieli oni właśnie na myśli, mówiąc nie tylko. Wiele osób twierdzi, że może to być jakiś remodel czy coś w tym stylu, lecz powiem wam szczerze, że nie wydaje mi się. Gdyby miał być to remodel, to raczej by o tym wspomnieli w Brawl Talku, no bo po co to ukrywać? Takie informacje są po prostu mega ważne i raczej by ich nie ukrywali. No ale trzeba czekać. Końcówka Brawl Talka była bardzo ciekawa. Najpierw twórcy powiedzieli, żeby pić dużo wody i możliwe, że powiedzieli to tylko tak o, żeby dać po prostu dobrą radę młodszym. Lecz jest też opcja, że twórcy w przyszłości szykują coś związanego z wodnym update'em. Gdyż jak wiecie, no twórcy często dają nam wskazówki, już dużo wcześniej zanim to update właśnie będzie. Możemy dowiedzieć się po prostu jakichś tam tajemnic związanych z kolejnym. Więc kto wie, kto wie. No byłoby naprawdę bardzo fajnie. W dalszej części twórcy czytali najpopularniejsze komentarze graczy. Wiele osób myśli, że to co mówili to zmiany w przyszłości. Ale nie, nic z tych rzeczy. To tylko komentarze graczy, więc no raczej tego właśnie nie obejrzymy w Brawlu. Następnie coś, co mnie zdziwiło. Praktycznie przy każdym Brawl Talku w jego końcówce twórcy mówią do zobaczenia i tam podają dany miesiąc, w którym będzie kolejny Brawl Talk. Tym razem tak nie było, nie powiedzieli, kiedy się widzimy, lecz mam nadzieję, że i tak mimo wszystko już za miesiąc zrobią kolejną aktualizację, no bo bez sensu byłoby czekać aż 2 miesiące. Co prawda tutaj
dodali kilka naprawdę fajnych rzeczy. Było to Power League, na pewno mega odświeżono rozgrywkę, lecz jednak no, my chcemy jeszcze więcej. Generalnie chciałem to jeszcze poruszyć temat właśnie zmiany tego plastra u B. O tym mówiło się już naprawdę sporo przed update'em i wydaje mi się, że mimo iż twórcy nie powiedzieli o tym w Brawl Talku, no to jest to właśnie bardzo prawdopodobne, że to zmienią. To jest taka właśnie tutaj pierwsza rzecz, o której nie mówili, no bo na pewno zawsze w każdym update'cie to akurat możecie sobie nawet sprawdzić i potwierdzić, że w każdym update'cie jest coś takiego, że twórcy o tym po prostu w Brawl Talku nie mówią, a później do gierki to wchodzi. No i takich rzeczy jest zazwyczaj nawet kilka, więc w tym pewnie też tak będzie. No i pierwszą myślę, że właśnie może być to związane z tym plastrem UB, tak chyba się nazywał właśnie. No i dobra, to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że będzie ona dotyczyła mapmakera. Fakt, już jedna zmiana tam była. W tym mapmakerze mordeczki tam dodali te tryby inne i będzie można budować mapki na inne tryby, co jest naprawdę fajne, bo tego w sumie brakowało. Ale jak wiecie, jest też określona liczba mapek, które możemy stworzyć. I wydaje mi się, że ona też może zostać powiększona w tym update'cie, że po prostu będziemy mogli tworzyć więcej mapek naraz i mieć je zapisane. Czajcie, o co chodzi. To mi się wydaje, że też jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że coś takiego dodadzą. No bo jednak, no kurczę, też się o tym mówiło już jakiś czas temu i ma to spore szanse na wbicie. Swoją drogą, jak na to, że ten Brawl Talk trwał tylko tam całe 4 minuty, to naprawdę powiedziano w nim dużo informacji, co jest mega fajne. Co prawda liczyłem się na coś więcej, między innymi chociaż na jednego skina więcej, bo były tylko 4 skiny. Zawsze chyba co najmniej jest 5, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? A teraz tych skinów było dosyć mało i część z nich też znaliśmy już właśnie ceny i tym podobne. Ale ogólnie odcinki właśnie nagrane na temat skinów są też, wrzuciłem w sensie wczoraj, więc możecie zajrzeć i sobie ogarnąć, jakie tam filmy wrzuciłem związane z tym update'em. Powiedziałem też między innymi w jednym odcinku, kiedy będzie aktualizacja i tym podobne, chociaż jak to oglądacie, to możliwe, że już ta aktualizacja jest, nie wiem kiedy to wrzucę. Po prostu zajrzyjcie na moje obydwa kanały i je subskrybujcie, bo tam będzie więcej informacji, więcej różnych ciekawych filmów. Po prostu myślę, że warto być na bieżąco. Wpadajcie też na mojego Instagrama, bo tak jak mówiłem, każdy, kto mnie tam zaobserwuje, no to wbije na jego profil i polajkuje mu jakąś foteczkę. Myślę, że spoczko opcja. Oprócz tego na tym Instagramie po prostu też dodaję wiele ciekawych rzeczy, relacji, pokazuję wam moje stanowisko, moje w ogóle życie prywatne, wrzucam moje foteczki, możecie zobaczyć, jak dokładnie wyglądam i tym podobne, więc zajrzyjcie na Instagrama, naprawdę każdemu polecam. Wpadajcie też na Facebooka, Tori, kontakt, gdzie możecie dawać mnie do znajomych, możecie też tam do mnie pisać wiadomości prywatne, staram się czasem odpisywać właśnie. Linki do wszystkiego są podane w opisie, tak samo jak do wspierania. Wspieranie mam dostępne na dwóch kanałach, na kanale Tori i na kanale Tori 2. Wy już możecie sobie wybrać, gdzie wolicie mnie wspierać, jak chcecie. Myślę, że praktycznie są takie same te wspierania, więc to jest bez różnicy w sumie, gdzie będziecie wspierać. A naprawdę spoczko opcje, bo 2 zł Paysafe Carda można już kupić, daje wam to dużo różnych nagród i bonusów. Między innymi dodaję was do znajomych, w Brawl Stars je tylko, więc no obczajcie sobie. A ja mordeczki będę się już z wami żegnał, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, bo naprawdę troszkę go montowałem i nagrywałem, więc no, docencie to łapką w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście. A teraz się żegnam, widzimy się w następnych materiałach, siemanko wszystkim, cześć!